Witajcie, roślinne świry. Zapraszam Was dzisiaj na film o taniej uprawie hydroponicznej, czyli jak zacząć swoją przygodę z hydroponiką za mniej niż 100 zł. No dobra, już powiedziałam, że za mniej niż 100 zł, wygadałam się, ale pewnie wielu z Was, myśląc hydroponika, to się zastanawia: mój Boże, co ci ludzie mają w głowach, że wydają tyle pieniędzy na przykład na podłoże albo na doniczki, takie malutkie za 59 zł. Nie, to nie jest dla mnie uprawa. Nawet jakbym chciał lub chciała, to jest za drogo. No to jest nieprawda. No bo zobaczcie, podłoże hydroponiczne to są kamienie wielorazowe, czyli można je w specjalny sposób przygotować, żeby korzystać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Jeżeli chodzi o podłoże tradycyjne, ziemie bigos, no nieważne jak to nazywacie, to no, prawdopodobnie takie zużyte podłoże wyrzucacie. Więc tutaj jest less waste. Dobra, wracamy do tematu, bo tam temat less waste i czy można używać podłoże 2 razy, czy 50, to jest nieważne. Ważne jest, żeby wydać mało pieniędzy i uprawiać dużo roślin. To jest ważne. Po pierwsze, potrzebujemy dobry nawóz. Na przykład taki nawóz, jak ja używałam, jak zaczynałam z hydroponiką, chociaż używam go do tej pory, czyli Hesi Hydro. Pamiętajcie, to ważne, że wszystkie, ale to wszystkie nawozy hydroponiczne możecie używać też w tradycyjnym podłożu, a nie wszystkie z tradycyjnego podłoża możecie używać do hydroponiki. To ważne i trzeba o tym pamiętać. Czyli nawet jeżeli kupicie taką butelkę nawozu Hesi i stwierdzicie, że hydroponika nie jest dla Was, to nie musicie płakać, ponieważ wykorzystacie ten fantastyczny nawóz do Waszych roślin w podłożu tradycyjnym. Ten nawóz poza azotem, fosforem i potasem ma również aminokwasy, mikroelementy, makroelementy, żelazo, wapno, siarkę, czyli to jest naprawdę bardzo dobry, podstawowy nawóz. Nie będziecie żałować, a takie opakowanie, które kosztuje chyba 35 zł, wystarczy Wam na 200 litrów pożywki, czyli całkiem sporo. Ok, czyli mamy 35 zł za nawóz. Co dalej? Kolejną rzeczą, którą potrzebujecie, która Wam się naprawdę bardzo przyda, to test pH. Ja na początku kupiłam sobie papierki lakmusowe, ale w ogóle powiem Wam, że one są jakieś beznadziejne, dlatego, bo no, ja wiedziałam, że na przykład coś ma pH 8, a to mi takie jakieś średnie pH pokazywało, dlatego później kupiłam testy kropelkowe, takie, to są chyba testy akwarystyczne i one naprawdę całkiem nieźle pokazują pH. Nie musicie wiedzieć, czy to jest pH 5,7 czy 5,5, wystarczy Wam mniej więcej, że jesteście w tym zakresie pH, które Was interesuje. Taki test pH kosztuje około 20 zł i wystarczy Wam na 500 testów, czyli to jest mega dużo. No i teraz zapytacie, a co z tym nieszczęsnym regulatorem pH? I powiem Wam, że ja bym najbardziej sugerowała albo kupić taki regulator pH w kilka osób, ponieważ używa się go bardzo, bardzo mało, dosłownie 2-3 krople na litr. No albo na przykład może macie znajomego, który korzysta z uprawy hydroponicznej i może Wam troszeczkę odlać. Naprawdę nie potrzebujecie tego dużo, a niestety najmniejsze opakowanie regulatora pH, jakie znalazłam, to jest opakowanie półlitrowe. To wystarczy na całe życie. No, wrócą dinozaury i on jeszcze będzie stał. Serio. Są też regulatory pH w proszku i tych regulatorów Wam nie polecam, dlatego, bo one bardzo słabo się rozpuszczają. Nie bierzcie takich zestawów, że jest wszystko w jednym, czyli nawóz, regulator, testy kropelkowe, pH+, pH-, to jest bez sensu. Kolejną i zarazem ostatnią rzeczą, którą musicie kupić, żeby uprawiać rośliny w hydroponice, to jest podłoże. Oczywiście będzie to keramzyt hydroponiczny, ponieważ jest najtańszy. Ja polecam taki średnio gruby, nie polecam tych ładnych kulek, przynajmniej na początek. 5 litrów keramzytu hydroponicznego, czyli troszkę więcej niż to, co ja mam tutaj, kosztuje 12,50. A wystarczy na kilka dobrych roślin, czyli jesteśmy zadowoleni. I nie jest to podłoże jednorazowe, pamiętajcie. Czego jeszcze potrzebujecie, żeby rozpocząć uprawę hydroponiczną w domu? No oczywiście jakiegoś pojemnika, jakiejś doniczki. I tutaj macie mnóstwo opcji. Możecie na przykład wyciąć dziury w takiej plastikowej doniczce, albo na przykład przezroczyste. Ja bardzo polecam przezroczyste, dlatego bo widać korzenie, jak fajnie rosną. Możecie wykorzystać plastikowe kubeczki, zrobić dziurki lub nie.
To też zależy od waszych preferencji, bo w pewnym momencie, jak zaczniecie chodzić do sklepów, to wszędzie będziecie widzieć okazje hydroponiczne, jakąś less waste. I to na przykład jest koszyczek od sałaty. A tutaj mam pojemnik po fecie. No i też ma świetny koszyczek, no idealna hydroponika. Możecie się też szarpnąć na taki pojemnik hydroponiczny ze sklepu hydroponika.pl, no ale tego ja nie uwzględniłam w moich obliczeniach, jeżeli chodzi o tanią hydroponikę. A jeżeli chodzi o zbiornik na wodę, no to może być właśnie na przykład osłonka. Tutaj mam ładną osłonkę, bardzo tanie osłonki w różnych wielkościach są w Castoramie, o takie czarne, są też białe, ale na początek polecam wam wykorzystać to, co macie, bo chcecie spróbować hydroponiki, więc nie kupujcie wszystkiego, co najdroższe, nie kupujcie zbiorników, doniczek i tak dalej. Po prostu wypróbujcie i wtedy zobaczycie, czy wam się to podoba. No dobra, i ile wyszło pieniędzy? Z moich obliczeń tutaj na kartce wynika, że koszt wejścia w hydroponikę to jest 67 zł i 50 groszy bez regulatora pH, lub jeżeli kupicie regulator pH, ten wielki półlitrowy aż do dinozaurów wystarczy, to 92,50, czyli wciąż poniżej 100 zł. I jeszcze może mnie zapytacie, już czytając jakieś artykuły czy oglądając filmy o hydroponice, co z konduktometrem, mierzeniem EC, pomiarami, witaminami, dodatkami, enzymami, grzybami. No na początek nic, bo nie jest to wam potrzebne. To EC, jak będzie wyższe lub niższe, nie ma na początku naprawdę znaczenia. Te rośliny, wbrew pozorom, nie umierają od razu. Jeżeli nie dostaną pożywki przez miesiąc, to też nie umrą od razu. Więc zupełnie się tym nie przejmujcie, tylko na początek popróbujcie. Oczywiście dobry nawóz się przyda, test pH się przyda, chociaż po to, żebyście wiedzieli, jaką tą wodę macie i czy ta regulacja dobrze wam idzie, czy po kilku dniach są skoki pH. To wszystko warto zmierzyć i wtedy zdecydować, czy idziecie dalej, próbujecie nowych nawozów, nowych podłoży, czy kupujecie specjalne doniczki, czy po prostu wychodzicie z tego. I tak jak powiedziałam, jeżeli hydroponika wam się nie podoba, keramzyt hydroponiczny bez problemu możecie wykorzystać w podłożach tradycyjnych, mieszając, bo to jest bardzo drobny keramzyt, więc to wam się fajnie wymiesza w podłożu. Jeżeli chodzi o nawóz, no to on jest świetny, także tak jak mówiłam, do podłoża tradycyjnego. No, stracicie wtedy 20 zł za te testy kropelkowe, no już trudno. I jeżeli kupicie regulator pH, no to też, ale można to komuś odsprzedać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tanią hydroponikę. Powiem wam, że ja tak właśnie zaczynałam, czyli kupiłam keramzyt hydroponiczny, kupiłam to Hessi Hydro, na początku w ogóle nie kupiłam regulatora, ani nawet nie kupiłam testów pH, bo stwierdziłam, że no, jak miesiąc sobie postoi w takiej wodzie czy innej, to dadzą radę, ale tak dobrze, szybko zaczęły mi rosnąć te rośliny w hydroponice, że po prostu poszłam dalej, poszłam głębiej, więc tak naprawdę, jeżeli bardzo nie chcecie, to tych testów pH i regulatora na początek nie musicie kupować. Natomiast uważam, że dobry nawóz to podstawa. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy chcecie próbować uprawy hydroponiczne. Ja bardzo polecam, bo ją bardzo lubię. Dziękuję bardzo, że oglądaliście, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Oj, przepraszam.